finałach. Jeszcze 6 dół nie pojedzie w tych półfinałach całej grupy i ta walka na pewno będzie do ostatniego biegu. 8 biegów za nami, mamy trójkę zawodników z kompletem punktów. Mariusz Wesołowski, Radosław Maciejewski i Witold Wybudowski, a więc ta trójka, no można powiedzieć, jak na razie zdecydowani faworyci i raczej spokojni są o miejsce w półfinale. Tomasz Zywertowski ma 5 punktów, patrząc na to jak jeździ, myślę, że również może być pewny tego, że w tym półfinale się znajdzie. No a później już będzie bardzo ciekawa rywalizacja, są zawodnicy z 4, aż 3 punktami, a więc wszystko się będzie rozstrzygało w kolejnych biegach. Zielone światło w parku maszyn, a więc za chwilę przed nami bieg 9, w którym pojadą z pola startowego Afta z czerwonym Marek Wolniewicz. Marek, przypominam, pierwszy start 0, ale drugi start przywiózł trójeczkę. Pole startowe B, w pasku niebieskim Witold Wybudowski, ma rozpoczynający komplet, 2 razy po 3 punkty. A dalej Mariusz Wesołowski, również 2 razy po 3 punkty. I Tomasz Zywertowski, który ma 5 punktów. Bardzo ciekawy skład. Zwyciężył Tomasz Zywertowski, na drugim miejscu Marek Wolniewicz, trzeci Mariusz Wesołowski, biegu po upadku nie ukończył Witold Wybudowski. Mariusz Wesołowski otrzymuje ostrzeżenie za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze, ale jak widzieliśmy, dwukrotnie upadał na tor Witold Wybudowski. Na szczęście cały zdrowy udaje się do parku maszyn. Walczył do samego końca o te punkty. Widzimy teraz zawodnicy, rozmawiają ze sobą. Wszystko jest ok. Oczywiście najważniejsza jest rywalizacja sportowa. Dobra zabawa zabawą, ale widzieliśmy tutaj już naprawdę sporo się działo. Adrenalina gdzieś tam skacze do góry. No i mieliśmy emocje dodatkowe tutaj w biegu 9. Przed nami bieg 10. Pole startowe Atak czerwony Stanisław Zajder. Ma do tej pory 2 punkty. Pole startowe C w kasku białym Wojciech Marciniak. Wojciech Marciniak bez punktu. I pole startowe D w kasku żółtym Andrzej Wnęk z falu bazu.
Andrzej Wdek ma na swoim koncie 2 punkty. Przypominam, Rafał Koszałka już się dzisiaj na torze nie pojawi. Zwyciężył Stanisław Zajden. Pierwsza trójka na jego koncie. Na drugim miejscu Andrzej Wnęk, trzeci Wojciech Marciniak. Andrzej Wnęk ma w tej chwili 4 punkty. Wojciech Marciniak to był jego pierwszy punkt zdobyty w zawodach. Przed nami bieg 11, pole startowe AKS Czerwony, Aleksander Kraczyszyn. Oleg do tej pory 4 punkty. Pole startowe B, KAS Niebieski, Grzegorz Kryniewicz, również 4 punkty do tej pory. Pole startowe C, KAS Biały, Tomasz Szymczak, ma na swoim koncie 3 punkty. I pole startowe D, KAS Żółtym, Piotr Filler. Piotrek ma na swoim koncie 1 punkt. Mam nadzieję, że Tomek miał zapasową oponę, że był przygotowany na to, co się stało w poprzednim biegu i nie będzie problemu, aby wyjechał do biegu kolejnego, do biegu 11. Przed nami bieg 11. Zwyciężył Aleksander Krawczyszyn. Pierwsza trójka na jego koncie po dwóch dwójkach. Na drugim miejscu Tomasz Szymczak. Widać, że Tomek z biegu na bieg czuje się coraz pewniej. Ładna akcja. Pojechał, przytrzymał na zewnętrznej. Objechał Grzegorza Kryniewicza, który był trzeci w tym biegu. I na czwartym miejscu Piotr Filler. Za moment bieg 12, kończący trzecią serię. Pole startowe AK Czerwony, Robert Filler.
Pole startowe B w kasku niebieskim Mateusz Błażykowski. Przypominam, Mateusz nie jest klasyfikowany. Pole startowe C w kasku białym Tomasz Grzybek. I pole startowe D w kasku żółtym Radosław Maciejewski. Tomasz Grzybek ma na swoim koncie 2 punkty. Robert Filler 3 punkty. I Radosław Maciejewski oczywiście komplet. 2 trójki po 2 biegach. Zwyciężył Radosław Maciejewski. Widzieliśmy, że poradził sobie z naszym szkółkowiczem Mateuszem Błażykowskim. Punkt Mateuszowi nie zapisujemy, ale 2 punkty dla Roberta Filera w tym biegu i 1 punkt dla Radosława Maciejewskiego. Radosław Maciejewski pokazuje, że dzisiaj jest zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, ale pamiętajmy, to jest ponad 3-minutowy zarzut. Ponownie na starcie teraz Mateusz Błażykowski, który może przejechać sobie jeszcze jeden bieg, a potem oczywiście kolejny pokład naszej rywalizacji rowerowej. Po 3 seriach startu komplet punktów ma już tylko Radosław Maciejewski, 9 punktów. Poczekamy, jak Mateusz jedzie do parku maszyn i zaprosimy na tor kolejnych rowerzystów. Moi drodzy, trzecia eliminacja, trzecia odsłona walki o Puchar Dziennika Łódzkiego. Uwaga, finał, a więc rywalizację najlepszych zaplanowaliśmy przed finałem żużlowców, czyli przed ostatnim biegiem, przed finałem żużlowców pojedziemy finał naszej rywalizacji rowerowej. Walczymy teraz o kolejne 2 miejsca w finale. Zapraszamy na start od wewnętrznej Arek Lipski, obok niego pole startowe B Rafał Grzęczek, następnie Michał Rogala i na zewnętrznej Paweł Walicki. Moi drodzy, zapraszamy na start Arek Lipski, od wewnętrznej dalej Rafał Grzęczek, Michał Rogala i Paweł Walicki. Zapraszamy czwórkę na start. Widzę, że dwóch już wędruje. Trzeci nie idzie, dociera.
Mam nadzieję, że słychać mnie wszędzie, także nie będzie sytuacji, że ktoś nie usłyszał, że ma wystartować. Od wewnętrznej, Arek Lipski jest na starcie, tak? Arek jest w kasku niebieskim. Obok niego Rafał, tak? I ustawia się na starcie, na polu startowym trzecim. Michał, tak? Michał, podnieś rękę, Michał. Paweł. Paweł, dobrze, no to Paweł stoi tam, czyli nie ma Michała. Okej, tak żebyśmy wiedzieli, kto jest, kto. Michała nie ma. Jest Paweł, jest Rafał i jest Arek. Uwaga, za moment odpalamy taśmę, jedziemy na dystansie jednego okrążenia. Uwaga, panowie, start. To już jest ściganie, to już nie ma żartów. Walczą o dwa miejsca w finale. Dwóch najlepszych awansuje do finału. Zobaczcie, jaka wyrównana stawka. Jak równiutko, prawie razem weszli w ten łuk. Wychodzą na wyjściu. Arek trochę szerzej, ale proszę bardzo, tam z tyłu. Włączy turbo do Olary. Jaka akcja! Jakie wejście między dwóch zawodników. Teraz uwaga, bo tam na tym wirażu może być dosyć ślisko, jest piak. Zmieścili się, prowadzi Rafał. Rafał na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu Paweł i tak to jest mają. Zwycięzca Rafał przed Pawłem, na trzecim miejscu Arek. Oj, tata Marek dzisiaj nie będzie zadowolony. Jeden syn odpadł, drugi syn odpadł. Nie awansowali do finału, ale awansował Rafał Brzęczek. Gratulacje, Paweł Wolicki, gratulacje. Gratulacje dla naszych finalistów. Przypominam, finał, a więc piątka najlepszych pojawi się na starcie przed biegiem finałowym żużlowców, czyli po 20, szybko liczę, po 22 biegu naszych zawodów, po półfinałach, przed finałem żużlowców, wystartujemy z finałem rowerzystów. Oj, Arek, ale będą poważne rozmowy dzisiaj w domu. Będzie się działo, będzie szkolenie, tata wsiądzie na rower i pokaże wam, jak się jeździ dzisiaj. Rafał Brzęczek, Paweł Woliński awansowali. Gratulacje panowie, przed nami przerwa na równanie i polewanie toru.
Przed nami bieg 13. Powracamy do rywalizacji zawodników w turnieju, w treningu punktowanym amatorów Czydlewska Cup 2016. Przed nami bieg 13. Pole startowe A, kas czerwony, Radosław Maciejewski. Przypominam, jedyny zawodnik do tej pory z kompletem punktów. Pole startowe B, kas niebieski, Stanisław Zajder. Po zwycięstwie poprzednim swoim biegu ma razem 5 punktów na koncie. I pole startowe C, w kasku białym, Piotr Fider. Piotrek ma do tej pory 1 punkt. I pole startowe D, w kasku żółtym, Mariusz Grzegorzowski. Ma na swoim koncie 7 punktów w walce o półfinał. Zwycięzł Radosław Maciejewski. Kolejna trójka na jego koncie. Razem punktów, komplet po czterech biegach. Na drugim miejscu Mariusz Wesołowski, a więc razem ma 9 punktów. No i wydaje się, że takie 9 punktów to już jest podstawa do tego, żeby spokojnie myśleć o awansie do półfinału. Na trzecim miejscu Stanisław Zajder. Ma na swoim koncie w tej chwili 6 punktów, a więc jeszcze będzie musiał powalczyć o ten awans do półfinału. Ostatni w tym biegu Piotr Fider. Bieg 14. Pole startowe A, kask czerwony, Andrzej Zmęk. Andrzej ma na swoim koncie 4 punkty. Pole startowe B, kask niebieski, Robert Filler. Robert z 5 punktami. Pole startowe C, kask biały, Aleksander Krawczyszyn. Ma na swoim koncie 7 punktów. I pole startowe D, w kasku żółtym, Tomasz Zyderkowski. Na jego koncie 8 punktów. Thank you.
biegu 14 zwyciężył Tomasz Zybertowski, na drugim miejscu Aleksander Krawczyszyn, trzeci Andrzej Knem i czwarty Robert Filler. A więc Tomek Zybertowski ma w tym momencie już na swoim koncie 11 punktów. Tuż za plecami Radosława Maciejewskiego, z kompletem 12 punktów prowadzi Radosław Maciejewski. Tomasz Zybertowski jest drugi w tej klasyfikacji. Bieg 15, pole startowe Akas Czerwony, Witek Wybudowski. Na jego koncie dwie trójki i upadek nieukończony biegu. Pole startowe B, Kas Niebieski, Tomasz Szymczak. Tomek z biegu na bieg, czuje się coraz lepiej i pewniej. Pole startowe C, w Kasku Biały, Tomasz Żybek. Na jego koncie trzy punkty. I w trójkę pojadą zawodnicy w tym biegu. Przypominam, Rafał Kutkałca wycofał się z zawodu. Nie mamy potwierdzenia tej informacji, ale prawdopodobnie Rafał Kutkałca został wyrzucony z kamera. Razem 9 punktów na jego koncie. Na miejscu drugi Tomasz Szymczak. Tomek ma 7 punktów. Spore szanse na awans do półfinału. I na miejscu trzeci Tomasz Grzybek. Tomasz Grzybek ma w tej chwili 4 punkty po 4 biega. Bieg 16. Pole startowe A. Kask Czerwony, Grzegorz Kryniewicz. Ma na swoim koncie 5 punktów. Pole startowe B. Kask Niebieski, Marek Łomiewicz. Marek ma również na swoim koncie 5 punktów. Pole startowe C w kasku białym pojedzie Mateusz Błażykowski. Przypominam, że punkty Mateusza nie są liczone do klasyfikacji. I pole startowe D w kasku żółtym Wojciech Marciniak. Na jego koncie 1 punkt. A więc taka walka Kryniewicza z Markiem Rodziewiczem o to, że który z nich ten bieg wygra, ma szansę spokojnie myśleć o tym, aby jechać w półfinale. Bardzo ważny bieg na tej dwójki. Marka Wolniewicza, razem 8 punktów.
po czterech startach. Dwa punkty Grzegorza Kremiewicza, na jego koncie razem 7 punktów po czterech startach. Jeden punkt Wojciech Marciniak, razem ma 2 punkty. Przypominam, że punktów Mateusza nie liczymy do klasyfikacji. Teraz Mateusz będzie miał okazję jeszcze przejechać sobie po torze, a potem przerwa na równanie i polewanie toru.
mistrzów i finalistów. A więc Zapomniak jest 17. Mariusz Wesołowski ma na swoim koncie 9 punktów. Obok na polu startowym B w kasku niebieskim pojedzie Aleksander Krawczyszyn. Aleksander Krawczyszyn również ma 9 punktów na koncie. Obok nich w tym biegu Wojciech Marciniak w kasku białym, do tej pory 2 punkty. I Tomasz Grzybek w kasku żółtym, razem 4 punkty. Marciniak, a więc Tomasz Grzybek z 5 punktami. No, nie da się zaawansować chyba z 5 punktami do półfinału. Oczywiście za chwilę to wszystko policzymy, ale 5 punktów na pewno nie da awansu do półfinału. Wojciech Marciniak również poza półfinałem. A do tego półfinału właśnie wjechali Mariusz Wesołowski i Aleksander Krawczyszyn. Kto następny? Zobaczymy jego 18. Pole startowe A, kask czerwony Grzegorz Kryniewicz. Grzybek ma 7 punktów na koncie. Pole startowe B, kask niebieski Andrzej Wnęk. Do tej pory 5 punktów. Pole startowe C, kask biały Radosław Maciejewski. Do tej pory 12 punktów w 4 biegach. I pole startowe D, w kasku żółtym Witold Dubudowski. 9 punktów na jego koncie. A więc Maciejewski, Dubudowski, no i Grzesiek Kryniewicz walczący o to, aby awansować do półfinału. Zobaczcie, jakie ciężkie zadanie ma Patrycja. Po 16 biegach teraz musi dwie tablice nosić, żeby połączyć jedynkę z ósemką, tak żeby powstała 18. Ale za to będzie podwójna wypłata, Patrycja, na pewno od 16 biegów. Brawa dla naszych dziewczyn, brawa dla naszych pięknych podprowadzających, które są zdolne każdego spotkania, no i które dbają również o wizerunek naszego klubu, tak żeby spotkania podprowadzających, wszystko co się dzieje, bo my się zawodzimy być równym,
przyjeździ. Kończy zawody zasadniczą rundę z kompletem 15 punktów. Na drugim miejscu Witek Grudowski, na trzeci Wik 19, Tomasz Szymczak, polostartowy Alkaz czerwony. Tomek ma na koncie 7 punktów, no i szanse teraz na kolejne. Polostartowy Bernard Kubicki, Stanisław Zajder, na jego koncie 5 punktów. Polostartowy też, Mariusz Białym, Robert Schubert. Robert Kubicki, Kubicki i polostartowy Gras, Mariusz Żółty, Mariusz Żółty. Na jego koncie 8 punktów. Przed nami Tomasz Szymczak, Stanisław Zajder, Robert Filler, Marek Wolniewicz. Wszyscy zawodnicy z szansami na jazdę w półfinale. Zwyciężył Marek Wolniewicz, tym samym Marek ma razem 11 punktów, pewny udział w półfinale. Na drugim miejscu Stanisław Zajder, na jego koncie w tej chwili 8 punktów, no i to może dać awansu półfinału, myślę, że tak. Na miejscu trzecim Tomasz Szymczak, na jego koncie również 8 punktów, a więc tutaj będzie ciekawie usługowanie pozycyjne tych punktów. Robert Filler, bez punktów przed jego, ale dziękuję publiczności, dziękuję za ten dopis. Bieg 20 przed nami, na poprzednim turnieju amatorów.
Szydlewska Cup. Witold Szydlewski był podprowadzającą z pięknymi pomponami i układem choreograficznym. Teraz widzę, że również jakieś narady trwają. Przed nami bieg 20. O, proszę bardzo. Prezes 2, oto duże pokusy pochwały, dystans do rzeczywistości. Witold Szydlewski jako numerek dzisiaj, bo tak się określa dziewczynę, która pokazuje numer biegu. Numerek, proszę bardzo, Patrycja i Witold Szydlewski. Cudownie. 0-2, będzie lepiej, 0-2, 21 proszę bardzo, Witold Szydlewski potrafi się chować, potrafi się dobrze bawić, a przecież po to się spotkaliśmy. Teraz okazję trochę się pościgać, miał okazję poczuć smak takich prawdziwych żużlowych emocji, kiedy wyprzedzał po szerokiej, bardzo odważnie Tomasza Żywotkowskiego. Przypominam Polsce Mateusza Siedzielicza, teraz jeszcze pojawi się na torze, przejedzie sobie bieg dodatkowy, a my szybko potrzebujemy klasyfikacji i powiemy, jak będzie wyglądał skład półfinału w ostatnim biegu. 3 punkty dla Tomasza Żywotkowskiego, 2 punkty dla Piotra Pinera, a teraz szybko liczymy punkty, podsumujemy i powiemy, jak będą wyglądały skład półfinału.
Zawodnikach na czwartym meczu bardzo prosimy o podejście do telefonu. Mamy składku finału, jeżeli Zawodnikach na czwartym meczu, tam była ustawiona kolejna, mam nadzieję, że będzie dopiero. Bardzo prosimy o kontakt z dziewczyną, żeby będzie tam idąc Zawodnikach do telefonu. Mają prawo wyboru i w tej chwili dokonują się właśnie taki wybór w Parku Maszyn. Na razie podaje tylko na kilka zawodników, którzy wygrywają się w tej chwili. To są składy tych dwóch półfinałów. Za moment podam dokładnie, jakie pola startowe wybrali zawodnicy, jak to wygląda w półfinałach. Dalsza kolejność, najgorsze miejsce, dziewiąte zajął Grzegorz Kryniewicz, a więc tuż za półfinałem z 7 punktami. Na 10 miejscu Andrzej Wnęk, 6 punktów. Na miejscu 11 Robert Filler, 5 punktów. Na miejscu 12 Tomasz Grzybek, również 5 punktów. Na miejscu 13 z 3 punktami Piotr Filler. Na miejscu 14 Wojciech Marciniak, 2 punkty. Jeden punkt Rafał Kosiałka. No, pamiętamy, że Rafał nie startował, wystartował tylko w pierwszym biegu, zostaje sklasyfikowany na 15 miejscu. A więc mamy kolejność na miejscach od 9 do 15, a za moment poznamy skład finału. Zobaczymy dwa półfinały, z których po dwóch zawodników awansuje do biegu najważniejszego, czyli biegu finałowego. Za moment półfinały, za moment ponad pola startowe, z których pojadą zawodnicy.
Na PWD w kasku żółtym Aleksander Krawczyszyn. Tak wygląda skład i ustawienie na starcie. Pierwszy półfinale, drugi półfinale. Pole startowe A, kask czerwony Tomasz Zyderczowski. Pole startowe B, kask niebieski Mariusz Wesołowski. Pole startowe C w kasku białym Stanisław Zajder. I pole startowe D w kasku żółtym. Przed nami pierwszy z półfinału. Zielone światło w parku maszyn. Zapraszamy uczestników pierwszego półfinału na start. Od wewnętrznej Radosław Maciejewski, Witold Wybudowski, Tomasz Szymczak i Aleksander Krawczyszyn. Przed nami pierwszy półfinał. Inaczej, jeżeli zdobywa się komplet po rundzie zasadniczej. Radosław Maciejewski, kolejne jego zwycięstwo, pewny awans do finału. Obok niego do finału zakwalifikował się Aleksander Krawczyszyn, który był trzeci po rundzie zasadniczej, a więc można powiedzieć, że bez niespodzianek w tym pierwszym biegu półfinałowym. Radosław Maciejewski, Aleksander Krawczyszyn awansowali do półfinału. Na trzecim miejscu w półfinale.
drugi półfinał naszych zawodów 30 Cup 2016, którym pojadą Tomasz Dywertowski, pole startowe A, kask czerwony, pole startowe B, kask niebieski, Mariusz Wesołowski, pole startowe C w kasku białym, Stanisław Zajdel i pole startowe D w kasku żółtym, Marek Wodziewicz. Dwóch najlepszych awansuje do finału. Na drugim miejscu Mariusz Wesołowski, ta dwójka awansuje do finału. A później będziemy mieli finałowy wyścig rowerzystów, a więc najpierw wyjedzie na tor nasz zawodnik, teraz wyjedzie Mateusz, potem finał rowerzystów, no i oczywiście finał rzeźbowy naszej rywalizacji. Thank you.
czekamy, jak Mateusz zjedzie z toru, tak żeby było bezpiecznie. I zapraszamy do wyścigu finałowego naszych rowerzystów. Ostatnia odsłona rywalizacji rowerzystów. Będziemy mieli piątkę uczestników na starcie. Od wewnętrznej ustawi się Elżbieta Kucharska na pierwszym polu startowym. Elu, zapraszamy na tor. Proszę bardzo, Elżbieta Kucharska, pierwsze pole startowe. Po jej prawej stronie ustawi się Krzysztof Dębski, jako drugi Krzysiek. Poczekamy, jak Ela pojawi się na starcie. Proszę bardzo, Krzysiek jest obok. No i jeszcze mamy trzech uczestników naszego finału. Paweł Walicki ustawi się jako trzeci. Paweł Walicki jako trzeci. Rafał Brzęczek jako czwarty i Jarosław Bugała jako piąty na starcie. Tak się ustawiamy, proszę bardzo. Opuszczamy taśmę startową, finałowa rywalizacja. Ścigamy się na dystansie jednego okrążenia. Moi drodzy, wyścig finałowy o Puchar Dziennika Łódzkiego. Po raz pierwszy w historii na torze żużlowym. Uwaga, ruszyli! Wspaniała walka. Teraz wejście w łuk, tam może być trochę ciasno, ale dają radę. Proszę bardzo. Ostro tam na wirażu. Będzie walka, Rafał szeroko, zobaczcie jak szeroko poszedł Rafał po zewnętrznej. Rafał na prowadzeniu, Rafał Brzęczek jak na razie zdecydowanie wygrał półfinał. Teraz na moment dzwonił, Ela walczy o to, żeby nie być na piątym miejscu, Ela mocno w ten zakręt. Rafał Brzęczek, ale będzie finisz, Rafał Brzęczek, zwycięzcą wyścigu Dziennika Łódzkiego. Krzysiek finiszuje również Ela. Brawo Elu, dzięki, że razem byliście razem z nami, że w ten sposób mogliśmy stoczyć rywalizację na torze. Moi drodzy, dekoracje, wręczenie pucharu zrobimy razem z podsumowaniem naszego turnieju żużlowego, tak żeby było uroczyście. Rafał, poczeka jeszcze chwilę, poczekajcie na ten ostatni bieg finałowy, bądźcie razem z nami, a później zrobimy sobie wspólne zdjęcie z zawodnikami, z żużlowcami, później będzie okazja wręczyć puchar zwycięzcy. Rafał Brzęczek, zwycięzcą pierwszego w historii wyścigu rowerowego Puchar Dziennika Łódzkiego na torze żużlowym w Łodzi. Dzięki, że byliście razem z nami, dzięki, że mogliśmy się tak wspaniale pobawić. Brawo Elu, gratulacje dla Eli! Pytała się, czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o wiek. Mówi nie, bo ja chcę wystartować, bo czuję w sercu się bardzo młodo. I to pokazała dzisiaj na torze w tej rywalizacji. Gratulacje dla Eli, gratulacje dla wszystkich. Gratulacje dla Rafała, zwycięzcy. Po zakończeniu biegu finałowego będziemy mieli podsumowanie naszej rywalizacji rowerowej. Za moment finał, a ja podaję nazwiska osób wylosowanych, które będą miały okazję przejechać się na motocyklach żużlowych, ale to również po finale, po tym jak zawodnicy tutaj podjadą. Jeszcze raz przeczytam te osoby, a teraz informuję, że szanse przejażdżki na motocyklu żużlowym będą mieli Paulina Drozdek, Kamil Rutkowski, Mateusz Grodzki i Dariusz Makowski. Te cztery osoby będą miały okazję przejechać się na motorze żużlowym razem z finalistami. Proszę bardzo, po zakończeniu ostatniego biegu, po zakończeniu finału zawodnicy tutaj podjadą. Ja wyczytam jeszcze raz osoby, ale moi drodzy, nie martwcie się, bo zawodnicy obiecali, że będzie możliwość pojeździć. To informacja dla innych, którzy tutaj będą w tym momencie chcieli pojeździć na motorze żużlowym. Ale ręce w górę! Jest doping, jest finał naszej imprezy, jest dobra zabawa, jest nowy szef na starcie, Witold Skrzydlewski w roli kierownika startu. Podjeżdżają zawodnicy i wspieramy ich dopingiem. Yeah.
Tomasza Zubertowskiego. Tomasz Zubertowski, zwycięzca w turnieju Skrzydlewska Cup 2016. Tomasz Zubertowski pierwszy, Radosław Maciejewski drugi, na trzecim miejscu Mariusz Wesołowski, na miejscu czwarty Aleksander Grabczyczyk. Tomasz Zubertowski! Nam tę przejażdżkę na motorze, moi drodzy. Ta czwórka finałowa zaraz powinna nam się pojawić na starcie i zaraz zaprosimy cztery osoby, zanim przystąpimy do dekoracji, cztery osoby będą miały okazję przejechać się z zawodnikami po drodze zimowym. Zapraszamy zawodników na start, tak żeby tutaj ustawili się, żeby cztery osoby, które zostały wylokowane, miały możliwość przejażdżki na motorach zimowych. Jest Tomasz Zubertowski. Są inni, uwaga, podjeżdżamy na start. Kto by dostali cztery osoby jeszcze? Otwieramy furtkę, tak żeby była możliwość przejażdżki. Paulina Brązkek, zapraszamy na tor. Mateusz Kłodzki i Darek Makowski. Zapraszamy, będzie okazja się przejechać. I teraz zaraz zobaczymy, czy może najpierw przeprowadzimy dekoracje, a potem przejedziemy się. Pytanie do zawodników, tam proszę o obsługę na starcie o to, żeby ustalić, czy zawodnicy teraz przejadą razem z osobami. Bardzo proszę ustalić zawodnikami, czy teraz taka przejażdżka jest możliwa i teraz poprosimy o to, żeby mogły te cztery osoby przejechać się na motorze rzutowym. Tomek odpadł na dwa kółka, żeby przejechać jeszcze z osobami, które będą miały wyjątkową nagrodę, wyjątkową atrakcję. Prośba do zawodników, odpalcie jeszcze te motory. Posadźcie te cztery osoby, tak żeby podjęły możliwość przejechania. Przystąpimy do dekoracji, tak żeby sprawdzić, żeby inni mogli wyjechać tutaj, żebyśmy mogli podsumować nasze zawody. Proszę bardzo, pomagamy Tomkowi, żeby odpalić. Przejażdżka z naszymi zawodnikami, zawodnicy o tym wiedzą, także myślę, że nie będzie tam żadnych problemów. Technicznie to musimy ogarnąć, odpalmy te motory. Przejedźmy się z naszymi szczęśliwcami, którzy mają wyjątkową okazję pojechać na motorze rzutowym. Ten najmniejszy to stopień z Zubertowski, bo Tomek ma zakuzowane kolano, tak żeby tam było wprost bezpiecznie. I zachowujemy środki bezpieczeństwa, tak żeby oczywiście spokojnie przejechać, spokojnie się pobawić do końca miejsca tych walki, z tego, że byliśmy na zawodach. Proszę bardzo, prosimy zawodników o to, żeby gdzieś tam umożliwili wejście na motocykl. Proszę bardzo. Paulina, siadaj, śmiało! Siadaj, to jest wyjątkowa okazja. Paulina już jest i jedziemy. Wystarczy w trójce, tak żeby to nic nie stało. To jest fajna. Zapraszamy tak po dwa okrążenia razem z naszymi zwycięzcami. Przystąpimy do tego razu. Proszę bardzo, Radek też, motocykl jest przygotowany. Proszę bardzo, kto tam jest siebie wylokowany, szybki osłony.
zaprosimy wszystkich zawodników na tor i przystąpimy do dekoracji, przystąpimy do podsumowania naszego turnieju. Dobrze, moi drodzy, na razie jakiś przejazdek może, a dziewczyny się do zaprosimy. Rozsana to jest, proszę bardzo, no. Ale Radek się trafiło. Zabawnie poprosimy wszystkich zawodników o to, żeby były tam. Tak jest, chodźcie do nas wszyscy. Wyjeżdżamy na tor, przystąpimy do dekoracji, podsumowania naszej imprezy. Mamy tu parę uczestników. Zapraszamy na start. Panowie, ustawcie do toru, żeby tutaj nie pobiło się jakieś specjalne ciasto. Zapraszamy wszystkich i przystąpimy do dekoracji. Przygotowane nagrody, przystąpimy do dekoracji uczestników naszego turnieju. Proszę bardzo wszystkich zawodników o ładnie tak wystawmy motory, żebyśmy mieli fajne zdjęcia, później w podziące koni jazd. Ustawiamy motory, przystąpimy do dekoracji.
11 w naszej klasyfikacji Robert Hiller. Gospodarz, organizator, wielki Robert, za turniej w imieniu chyba wszystkich zawodników mogę podziękować. Te gratulacje jak najbardziej szczere, zasłużone. Robert, proszę bardzo, ustawiasz się koło podium. Trzeba na bluetę troszeczkę tutaj właśnie zapanować, ustawić go na miejscu 10. Zawodu ukończył Andrzej Gnych, Falowa z Zielona Góra. Andrzej jest przegrany. Jest przygotowany do odbierania pokalu, do odbierania upominków. Andrzej Węczek punktów zgromadził, zajął miejsce 10. Na miejscu 9. Tak marzył, żeby być w tym finale. Zabrakło, tak nie wiem, Grzegorz Kryniewicz. 10-7 punktów, 9 miejsce, dwójki. Zabrakło punktów w tym ostatnim biegu, żeby wskoczyć do półfinału. Grzegorz Kryniewicz na miejscu 9. Na miejscu 8, w swoim debiucie w gronie amatorów, wskoczył do półfinału Tomasz Szymczak, Orzeł Łódź. Brawo, Tomasz. To jest miejsce 8, Tomasz Szymczak. Na miejscu 7, również 8 punktów, tak Tomek Szymczak zgromadził Stanisław Zajdel, KSM Krosno. Gratulacje. Stanisław Zajdel w miejsce 7. Na miejscu 6 razem zgromadził 11 punktów. Witold Wybudowski z Tarnowu. Gratulacje. 6 miejsce dzisiaj w turnieju. Jedziemy dalej w naszej klasyfikacji, również 11 punktów, 5 miejsce Marek Wolniewicz, Śląsk Świętokrzyskie. Witek, staj tutaj razem z zawodnikami, o właśnie, jak będzie trzeba, poprosimy, żeby się trochę przesunęli. W prawo zawodnicy, mamy miejsce 5, Marek Wolniewicz ze Śląska Świętokrzyskie. No i teraz została nam pierwsza czwórka. Na miejscu 4 Aleksander Krawczyszyn, Śląsk Świętokrzyskie. Brawo, tak niewiele brakowało, był finał, nie ma pudła, ale znakomity wynik. 4 miejsce w naszych zawodach, Aleksander Krawczyszyn. Na miejscu 3, Mariusz Wesołowski. Skoczył i od razu jest pudło, proszę bardzo. Zadowolony, widać, że dużą frajdę, proszę, oj, tego jeszcze nie było. Gratulacje, Przygnieszka Kamp 2016, uczcić od prezesa, 3 miejsce podium. Zobacz, co tam czeka na ciebie na tym 3 miejscu. Kory dębu szumią, proszę bardzo, to jest miejsce 3. Na miejscu 2, znakomicie przez całe zawody, w ostatnim biegu przegrał po raz pierwszy dzisiaj. Radosław Maciejewski, kolo na piła. Brawo, Radek, super zawody, ten ostatni bieg. Znakomicie szło do tego ostatniego biegu. Z przyjemnością wręczamy Ci pucharz, z przyjemnością wręczamy upominki. No i słuchajcie, moi kochani, miejsce pierwsze, jak za starych dobrych czasów, Tomasz Żywerkowski! Brawo, Tomasz! Gratulacje dla Tomasza Żywerkowskiego. Pierwsze miejsce w naszych zawodach. Moi drodzy, startował również z nami. Nie był klasyfikowany, ale miał dzisiaj okazję pojeździć za wszystkie czasy. Mateusz Błażykowski. Dzięki, Mateusz. Gratulacje. Mateusz, dawaj się puchar, proszę. Mateusz, śmiało, śmiało. Puchar tam za niego, dawaj się na pewno znajdzie jeszcze. Proszę bardzo, 16 było przygotowanych. Mateusz dla siebie. No i teraz, moi drodzy, jeszcze został nam rowerzysta. Najlepszy rowerzysta. Rafał Brzęczek, gratulacje Rafał, chodź tutaj do nas. Gdzie jest Rafał, rozglądam się. Idzie Rafał, trzeba go tam wpuścić do nas tutaj na tor. Chodź Rafał, chodź, zobacz w jakim gronie będziesz szacownym. Puchar Dziennika Łódzkiego, najlepszy rowerzysta. Gratulacje dla wszystkich rowerzystów, którzy z nami jeździli, ale wyjątkowo, proszę bardzo, Witold Krzyżewski ma puchar. Rafał, podejdź tam do prezesa klubu żyzłowego. Otrzymasz puchar Dziennika Łódzkiego. Gratulacje Rafał, stań obok Mateusza, obok podium, tak żeby było wyróżnienie, proszę bardzo. I zapraszamy tam koło Mateusza. Tutaj zdjęcie, trener Lechke Dziora nas sędzia, trenerze. Proszę bardzo, żeby tam trener razem do zdjęcia stanął z zawodnikami. Trenerze, zapraszam trenerze.
To jest nasze zdjęcie podsumowujące turniej. Teraz będzie okazja dla kibiców zebrać autografy, a więc kibiców również zapraszamy na płytę boiska, tak żeby mogli sobie teraz zawodnikami przy motorach porobić zdjęcia. Zapraszamy wszystkich. Idzie do nas Rafał Koszałka jeszcze. Chodź Rafał, chodź. Brawa dla Rafała. Zobaczcie, ucierpiał, oko opatrzone, ale ważne, że wszystko jest w porządku. Rafał, chodź, poczekamy jeszcze na ciebie przy podium. Rafał, zobacz, tam kuchar jest na ciebie, jeszcze przygotowany. Ojej, wygląda trochę to oko. Rafał, proszę bardzo, ale jak kuchar się należy, byłeś razem z nami. Niezwykle sympatyczny amator w Żyżłowie, wszyscy jesteście cudowni i dobrze się bawiliśmy, o to chodzi. No, Rafał, ślicy są, mam nadzieję, że to oko szybko wydobrzeje. Oto kompletnie zawodnicy z 30 Cup 2016. Dziękujemy i gratulujemy. Przypominam, że kolejne zawody ligowe mamy 28 sierpnia tutaj w Łodzi. Teraz w piątek jedziemy do Gdańska, 16 sierpnia zawody młodzieżowe. Gratulacje. Pierwszy zwycięzca naszych wyścigów rowerowych przeszedł do historii. Nasze zawody przechodzą do historii. Dziękuję bardzo kibicom po raz kolejny. Byliście naprawdę wspaniali. Dzięki za stworzenie cudownej atmosfery na tych zawodach. Dobra zabawa i żużel. Jak to pięknie się łączy, jak to pięknie wszystko wygląda. Dziękujemy bardzo.